Kolejny gość, którego zaprosiłem do samochodu, do tego, by porozmawiać o jedzeniu, co tu dużo mówić, dzisiaj taki temat, to Sylwia Malinowska. Witam, cześć. Znana Wam z pewnością z programu MasterChef, finalistka MasterChefa. Która to była edycja? To była trzecia edycja, już minęło 5 lat. A czy od tego czasu przed kamerą miałaś okazję usiąść, stanąć, cokolwiek? No przed lokalnymi, tak, w naszej telewizji lokalnej. Jak wspominasz tego MasterChefa? Co ci dał udział w tym programie? Przede wszystkim to była niesamowita przygoda i, że tak powiem, spełnienie jednego z większych moich marzeń, bo do wtedy to było to moje marzenie. Mhm. Marzenia się realizuje, więc to mi się fajnie, bo mi się udało i było super. I poznałam takich ludzi, których bym w życiu nie poznała, gdybym właśnie do tego programu się nie wybrała. Czyli nie wyrwała się spod Olsztyna, nie pojechała na castingi, nie zaryzykowała, nie przeszła do programu. Przede wszystkim nie mówię tylko o jurorach, którzy tam są, bo ich mamy w Polsce i może się nadarzyć okazja spotkania, ale spotkanie Gordona Ramsaya to było dla mnie po prostu niesamowite. A jeszcze gotowałam dla niego. Mówisz to z takimi emocjami, czyli mam wrażenie, że pozwoliło ci to tak troszeczkę otworzyć się, urosły ci skrzydła i na pewno czegoś się nauczyłaś, co teraz wykorzystujesz w codziennej pracy. No tak, przede wszystkim pozwoliło mi to uwierzyć, że to, co robię, robię dobrze i że potrafię to robić. No bo dowodów i potwierdzeń słownych na to miałam mnóstwo i to od osób bardzo uznanych. No więc jak gdyby to mnie bardzo uskrzydliło i pozwoliło wierzyć w to, że potrafię, że nie jestem taką zwykłą osobą tylko gotującą, ale osobą, która gotuje dobrze. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy po Twoim udziale w programie MasterChef i wspominałaś wtedy, że to, czego się nauczyłaś, chciałabyś na co dzień wykorzystywać. Nie tylko w domu, dbając o kuchnię rodzinną, ale także zajmując się kuchnią zawodową. Tak. Bo tak dzisiaj jest. Tak, robię różne działania takie dotyczące jedzenia. Między innymi sporo prowadzę warsztatów i szkoleń, na których właśnie swoją wiedzą dzielę się z osobami, które chcą tą wiedzę ode mnie otrzymać. A przede wszystkim też biorąc udział w takich aktywnościach, czyli prowadząc te warsztaty, szkolenia, poznaję super fajnych ludzi. Ludzi, którzy lubią spędzać czas trochę inaczej, bo nie tylko, że tak powiem, w domowym zaciszu zajmując się samym sobą, ale właśnie wychodzą na spotkania, uczą się czegoś, spędzają wspólnie czas z innymi. Ja uważam, że no, to jest jak gdyby też wartość dodana tego wszystkiego. A czy my, Polacy, jesteśmy dobrymi kucharzami, znamy się na kuchni? My, Polacy, myślimy, że umiemy dobrze gotować i większości osobom to fajnie wychodzi, aczkolwiek jeszcze, jeżeli chodzi o taką wiedzę bardziej profesjonalną, często widzę, że no, po prostu wynosimy przyzwyczajenia pewne, a nie śledzimy jak gdyby, no, może nawet nie nowinek, ale takich dobrych praktyk, które gdzieś od dawna funkcjonują. Aczkolwiek ja się cieszę to, że ludzie są na to otwarci i to przyjmują. A czy dalej jest tak, że tradycyjnym polskim daniem to jest ziemniaki, schabowy, kapusta, rosół? Ale to jest bardzo dobrze, że mamy takie swoje tradycyjne danie i bardzo dobrze, że je kultywujemy. Ja bardzo często prowadzę szkolenia właśnie z kuchni tradycyjnej. Oczywiście, że nie uczę robić schabowego, chociaż zrobienie dobrego schabowego uważam, że to jest też duża sztuka, bo zrobić byle jak każdy potrafi, ale zrobić dobrze już tylko nieliczni. Więc ja tutaj bym nie ganiła tego naszego schabowego tak bardzo, aczkolwiek mamy jeszcze takie duże bogactwo wszystkiego, co tutaj nam daje nawet nasze otoczenie. Ryby, mięsa, dary lasu, pól, że po prostu jest naprawdę z czego chłonąć. Powiedziałaś kuchnia tradycyjna i teraz, no nie wiem, przejeżdżamy przez Różnowo, gdybyśmy zapukali powiedzmy do tego domu, potem do innego, pewnie każdy inaczej by rozumiał to pojęcie tradycyjne. Jak to rozumieć, tradycyjne? Dobrze powiedziałeś, Mariusz, że pukając do różnych domów usłyszymy różne rzeczy, bo ten nasz region jest też takim specyficznym regionem. My nie jesteśmy tutaj usadowieni jakoś bardzo długo od czasów powojennych, więc ta ludność napływowa przywiewa ze sobą bardzo fajne i różnorodne tradycje, nie tylko kulinarne, ale też i swoje tradycje rodzinne. Ale w kulinariach właśnie to się tak wszystko fajnie wymieszało. Moja babcia z Mazowsza, dziadek z Galicji, rodzice urodzeni tutaj. Ja też się czuję warmianką, bo stąd pochodzę i tutaj się urodziłam i tutaj się wychowywałam. No właśnie, i myślę, że w każdym domu gotowanie odbywało się trochę inaczej.
Ale każdy z nas to, co wyniósł z domu, to, co dostał od mamy, babci, będzie nazywał tradycją. No właśnie, no to przy tak dużej różnorodności kulturowej u ciebie w rodzinie, to co u ciebie jest tradycją? No moja rodzina, że tak powiem, jest bardzo tradycyjnie tradycyjna. Ja najwięcej tradycji widzę w takich chwilach jak święta. No tutaj to, że tak powiem, mamy swoje dania, które w mojej rodzinie są zawsze i muszą się wydarzyć. I wiem, że na przykład tradycja w rodzinie mojego męża jest całkiem inna, bo jak na przykład u nas barszczyk na Wigilię, tak u nich zupa grzybowa. Sąsiadka moja z kolei gotuje zupę rybną, więc tak jak powiedziałeś, to wszystko jest tradycja, ale zobacz, jaka różna. Kuchnia się zmienia, prawda? Tak jak się zmieniamy my, jak zmienia się nasze otoczenie. Łatwiej dzisiaj przyrządzić potrawę, bo idziemy do sklepu, kupujemy gotowy produkt, który wystarczy podgrzać, co wcale nie oznacza, że jemy bardziej zdrowo. No, że tak powiem, zdrowo dla mnie, bo każdy będzie miał swoją definicję też zdrowia, tak jak i te tradycje są różne, takie definicje zdrowia są różne. Jeden powie, że zdrowo to jest same warzywa, drugi powie, że zdrowo to bez tłuszczu, trzeci powie, że bez glutenu. A ja powiem tak, zdrowo to kupować jak najmniej przetworzoną żywność. Dlaczego? Żeby unikać dostarczania do organizmu tych niepotrzebnych konserwantów, wzmacniaczy smaku, tylko żeby ten smak samemu sobie kreować w domu. No tak, ale my nie mamy za dużo czasu dzisiaj na to, żeby zajmować się przygotowywaniem takiej żywności, więc też pewnie zwracać uwagę na to, co kupujemy, zwracać uwagę na jakość. Oczywiście. Możemy przecież kupić produkty też przetworzone, ale dobrej jakości. No. Na szczęście składy teraz są wszędzie, więc kupienie produktu, który możemy szybko w domu przygotować, ale będzie w obróbce, ale jest przygotowany, że tak powiem, no uczciwie, tak? No to w takiej technologii, która nie ma dużo właśnie tych niepotrzebnych składników, jest no, dostępne teraz. No, często jest też tak, że idziemy do sklepu, niestety, i o tym, co kupujemy, decyduje cena. Tańsze, no więc wiadomo, że gorszej jakości. No to niestety tak jest i my, że tak powiem, nie wiem, czy mamy na to jakiś wpływ, bo każdy w swoim portfelu ma pewną sumę, która mu pozwala na takie to, a nie inne zakupy. Aczkolwiek zawsze uważam, że można, jeżeli się ma trochę mniejsze środki, mieć trochę więcej czasu na to, żeby to przygotować w domu, bo nie ma nic ważniejszego niż nasze zdrowie. A to, co jemy, to jest nasze zdrowie. Niedawno miałem okazję podróżować i rozmawiać o niemarnowaniu żywności z Markiem Borowskim, dyrektorem Olsztyńskiego Banku Żywności. Olsztyńskiego Banku Żywności, który przygotowuje się do otwarcia kuźni społecznej. Między innymi dzisiaj na ten temat też porozmawiamy, bo będziesz jedną z osób uczących przygotowywania potraw w oparciu o tradycyjne składniki, produkty, tak. Tak, i to jest bardzo fajna inicjatywa, bo właśnie otworzy się miejsce, w którym ludzie będą mogli nabywać wiedzę. Wiedzę nie tylko z zakresu jak gotować, co gotować, ale właśnie z zakresu, tak jak powiedziałeś, niemarnowania żywności, dostarczania dla swojego organizmu jak najlepszych składników odżywczych. Będą tam też miejsca, gdzie będą się odbywały i prelekcje, i praktyczne szkolenia. Ja będę osobą, która właśnie w sposób praktyczny będzie przekazywała wiedzę. I te moje najbliższe warsztaty na otwarciu 21. Czyli w najbliższą sobotę. Tak. Będą mówiły o smakach, które możemy mieć teraz. Nazywać się będzie to Smaki Jesieni. I będą produkty, które na każdym straganie, w każdym warzywniaku możemy dostać. Burak, dynia, gruszka, czyli to, co teraz daje nam ta pora roku i co jest w tej chwili najsmaczniejsze. No właśnie, bo też jakby jest pewien naturalny kalendarz. Zima, wiosna, lato, jesień, potem znowu zima. I ten sposób odżywiania powinien być zgodny z tymi porami roku, bo inne jest zapotrzebowanie energetyczne zimą, kiedy jest chłodno, kiedy nasz organizm potrzebuje więcej energii. Inaczej to wygląda latem. Oczywiście, że tak, ale to chyba każdy z nas odczuwa, że latem chcemy jeść trochę lżej, a zimą, kiedy na dworze słota i mrozy, potrzebujemy dostarczenia większej ilości energii. Wtedy to mięsko nam bardziej smakuje, prawda? No właśnie, teraz przed nami taki okres słoty, chłodu, będziemy powoli przestawiać się do tej pory zimowej. To jak się odżywiać,
żeby nasz organizm otrzymał odpowiednią ilość energii, ale żeby było zdrowo. No to właśnie korzystać z tego, co mamy tu, tu i teraz, czyli tych naszych produktów, które są teraz dostępne. Kupować je, przetwarzać, zachowywać w słoikach na zimę. Ja teraz też całą kampanię słoikową mam w domu. Wszystkie ilości swoich ekologicznych pomidorów i ogórków przerabiam. I myślę, że właśnie to korzystanie z tego bogactwa i kupowanie, jeżeli czegoś nie mamy swojego, no bo oczywiście nie jesteśmy w stanie tego mieć w pewnych punktach, w dobrych miejscach, gdzie wiemy, że te produkty są dobre, no to jest chyba przepis na to. A powiem tak, ja wiem, że cena często właśnie nas tutaj warunkuje i reguluje, ale to, co powiedziałeś, jak kupimy tyle, ile potrzebujemy, to będzie nas na to stać. A jak... Bo ja na przykład, jeśli chodzi o kuchnię, to bardzo lubię jakby szukać nowych smaków, zwłaszcza gdzieś podczas pobytów za granicą i potem te smaki przenosić do kuchni, co się fajnie udaje. I jak ty odnosisz się właśnie do tego łączenia smaków, sprowadzania smaków z zagranicy, wprowadzania do swojej kuchni? Czy jesteś już taka bardzo tradycyjna i skoro jesteśmy w Polsce, to jemy po polsku? Wiesz co, Mariusz, ja, że tak powiem, mieszam i chętnie się dzielę wszystkim, co przywiozę z całego świata. Ostatnio nawet ty też miałeś u siebie Marka, gdzie jest cała akcja pomagania mu w walce z nowotworem złośliwym. Ja wystawiłam na licytację swoją kolację i na tej kolacji właśnie osobom, które wylicytowały tą kolację, zaproponowałam podróż kulinarną. Tu przez Europę, Hiszpania, Włochy, trochę Francji. Ludzie byli zachwyceni właśnie tą różnorodnością smaków i wykorzystaniem naszych tutaj lokalnych produktów do tej przygody. A czy mieszkając w Dywitach, w okolicach, też czujesz, że ta najbliższa okolica Warmia gdzieś tam jeszcze ma zachowane te dawne tradycje i te potrawy, te pokarmy pojawiają się w naszych restauracjach? Pomijam te, które są takie bardzo regionalne, te, które powiedzmy są nastawione na promocję tych dawnych naszych produktów. Wiesz co, w każdej restauracji zjemy dobrą rybę, a to jest przecież podstawa naszego regionu. W każdej restauracji w sezonie będą grzyby, dobrej restauracji, tak? A to też jest podstawa naszego regionu. Jeżeli będą one podane w sposób troszkę inny niż nasz tradycyjny, to nie znaczy, że oni całkiem od regionu odbiegli, no bo korzystają z regionalnych darów. I szukają też nowych smaków, prawda? Tak jest. Wrócę do Masterchefa, bo rozpoczęła się kolejna edycja. Tak, już ósma. Siadasz przed telewizorem, oglądasz, ciągle uczysz się. Powiem tak, na samym początku, tak jak to jest teraz, bardzo patrzę na to, jak ci ludzie to przeżywają i wracam wspomnieniami do tych emocji, które mi wtedy tam towarzyszyły. Oczywiście w miarę jak ten program się rozwija i jak ci ludzie dostają nowe zadania, które zaskakują też czasami mnie, oczywiście chętnie też słucham pomysłów, uwag, wskazówek, no bo uczyć się trzeba i można wszędzie. No właśnie, bo czy bycia kucharzem, jeśli tak mogę powiedzieć, czy bycia dobrym w kuchni, można się nauczyć, bo wielokrotnie słychać, Jezu, ja mam dwie lewe ręce, gdzie ja nawet wodę przypalę. No właśnie i dlatego też po to powstają takie miejsca, jak to, na które ja teraz zapraszam 21, bo tam właśnie będzie można zasięgnąć tej wiedzy. Ja myślę, że też szkolenia z podstaw kucharskich i tak dalej tam się będą odbywały, bo takie plany są. A czy każdy musi być wirtuozem? Niekoniecznie, ale dobrze gotować może każdy. Czyli nauczyć się można. Oczywiście, że tak. A co do tego jest potrzebne? Chęć? Przede wszystkim chęci. No i przede wszystkim trochę czasu i cierpliwości. Bo kuchnia to czas jednak. A dzisiaj też jest tak, że no, wystarczy pójść do przeciętnego sklepu i mając nie wiadomo jakie pomysły kulinarne, to nie mamy żadnego problemu, żeby zdobyć ciekawe produkty, z których w zasadzie możemy wyczarować to wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Tak. Kiedyś było zdecydowanie trudniej. Oczywiście, że tak. Jak ja pamiętam, jak ja zaczynałam swoją pasję rozwijać i gotować i poznawałam pewne produkty, to w ogóle nie miałam pojęcia, skąd je wziąć. Teraz na półkach mamy praktycznie wszystko. Wszystko jest w zasięgu ręki, a nawet jak czegoś nie ma, to internet, że tak powiem, jest studnią taką, że z niej wszystko wyciągniemy. Więc teraz jest o wiele łatwiej, jeżeli ktoś ma ochotę. Wiem, że ludzie
ludzie nie znają wszystkich składników. One sobie stoją na półce, niektórzy nie mają pojęcia, co to jest i po co to jest. Ale właśnie rozwijanie tej ciekawości i zastanawianie się, albo wygooglowanie chociażby sobie informacji na temat tych produktów, no teraz jest takie proste, że ja myślę, że to po prostu faktycznie tylko chęci. A czy twoje zamiłowanie do kuchni przechodzi na młodsze pokolenie? Akurat moje córki mają całkiem inne zamiłowania i to może właśnie z mojego powodu, bo ja tak bardzo zawładnęłam domową kuchnią, nie dopuszczałam praktycznie nikogo do niej. No to nie to, że dopuszczałam i chroniłam i nie pozwalałam, aczkolwiek no... Ta moja... jeżeli mama wszystko przygotuje, tak, będzie smaczne, tak. Nowe, ciekawe, no to... Tak, tak. Ale wiem, że moje córki mają swoje pasje i ja się cieszę, że coś tam swojego znalazły w życiu, niekoniecznie związanego z kulinariami. A zawsze mogą do mnie przyjechać i dobrze zjeść. I pewnie lubią zajrzeć od czasu do czasu. No tak, ja już studentkę moją ze słoikami to od lat wyprawiam. Także jak ona mówi, że jak otwiera słoik z jedzeniem, to wszyscy wiedzą, kto je akurat. Sylwia, włączyłaś się w akcję wsparcia Marka, który walczy z ciężką chorobą. Kibicujemy, przyglądamy się Marku, pozdrawiamy. Tak. A namawiamy wszystkich... którzy mogą w jakikolwiek sposób pomóc, nie tylko Markowi, w ogóle włączyć się w akcję pomagania. Znasz ten program i wiesz, że elementem, który kończy każdą podróż, jest deklaracja mojego gościa do przekazania czegoś na licytację na najbliższy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i tak zastanawiam się, co to mogłoby być, jeśli chodzi o Sylwię Malinowską, finalistkę programu MasterChef, znawcę kuchni tradycyjnej, regionalnej, twórcę warsztatów, który uczy, jak dobrze gotować. No, powiem tak. Formuła, którą wspomogłam Marka, czyli zrobienie kolacji, bardzo fajnie się sprawdziła, ale to już by było znowu to samo. Więc tak sobie teraz myślę, że może osoba, która będzie chciała zaprosić mnie do swojego domu, ja w tym domu przygotuję razem z tą osobą dla całej jej rodziny, ewentualnie zaproszonych gości, u niej w domu, na jej oczach, czyli takie małe, domowe warsztaty kulinarne. Super, super pomysł, dziękuję. Na pewno będzie cieszył się zainteresowaniem. Wiesz, że ta pula tych wszystkich prezentów, pomników stale rośnie. Sylwia, dziękuję Ci serdecznie za to, że znalazłaś czas. Okres jesienny, czyli też pewnie w domu sporo przetworów. Tak. Sporo przygotowań do zimy, żeby wtedy, kiedy będzie już zimno, nie zabrakło tego, co smaczne, pyszne, co... A przede wszystkim tego, co zdrowe. I nasze. Gdybyście chcieli nieco więcej na temat kuchni tradycyjnej, nieco więcej na temat w ogóle fajnego odżywiania dowiedzieć się, to zapraszamy serdecznie. Kuźnia społeczna w najbliższą sobotę. 21. 21. Od samego rana ruszają i różne warsztaty są. Moje zaczynają się za 15-12. Będzie także wielu innych znanych kucharzy, miłośników kuchni. Będą prelekcje ciekawe bardzo też i o zdrowiu, nie tylko o niemarnowaniu żywności. Warto odwiedzić, warto posłuchać, a przede wszystkim czegoś się nauczyć. Dziękuję serdecznie. Dzięki, Mariusz. I do zobaczenia. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Może kiedyś gdzieś przy jednej patelni. To mój kolega ze szkoły. Koleżanka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia.